Tak, jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam wszystkich w ten już mroźny poranek listopadowy mamy 4 listopada 7 rano Witam serdecznie wszystkich zebranych na kolejnym poranku z okiem dewa wielkie dzięki za wszelakie wsparcie za lajki za udostępnianie za komentarze dzieje się tam na kanale powoli jest ten przyrost tam i subów i wyświetleń także bardzo dzięki za Tutaj aktywny udział w tych działaniach, również wielkie dzięki dla wszystkich wspierających, którzy gdzieś tam w formie monetarnej czynią, również, również wsparcie, to wszystko jest bardzo ważne też wielkie dzięki dla ludzi z, z, zarówno z YouTube'a z YouTube'a Premium z Patronite'a, ze Spotify'a wszystkim wszystkim szczerze dziękuję za to, że wspieracie kanał a teraz moi drodzy będziemy w takim razie przejeżdżać tutaj przez newsy jak walec i wiedźmy. oczywiście w jeden z głównych, czyli wyboista droga Dragon Age The Veilguard. No to zaczynamy tutaj. Mm, Oczywiście, tym um, chyba jednym z najważniejszych dziennikarzy, właśnie współcześnie, jeżeli chodzi o gry, czyli Jason Schreier, ostatnio wypuścił książkę Play Nice, bardzo um, fajna publikacja, polecam. E, oczywiście wcześniejsze Press Reset i Blood, and Pixels tak samo, a więc wjeżdżajmy w jego komentarz a propos e, Dragon Age, a. Gdyż e, no cóż, to jest zdecydowanie ważny moment dla Bioware'u. E, po mieszanym przyjęciu Anthem i kontrowersyjnym zakończeniu Mass Effecta, twórcy muszą udowodnić, że wciąż potrafią dostarczać graczom ciągającej, satysfakcjonujące gry RPG i tutaj już według e, niektórych oceniających jest różnie. E, i tutaj, jeżeli chodzi o samą drogę do utworzenia tej gry no nie było łatwo, bo prace nad właśnie projektem Morrison, bo tak się nazywał wstępnie, rozpoczęły się już w 2015, krótko po premierze Inkwizycji. Pierwotna wizja zakładała skupienie się na aspekcie narracyjnym i postaciach kosztem rozbudowanych otwartych lokacji. Problem zaczął się w 2017, gdyż studio było zajęte jednocześnie wsparciem rozszerzenia Trespasser dla Inkwizycji, premierem Mass Effect Andromeda, która też średnio wyszła, oraz pracami nad zupełnie nową Marką Antem, która Wyszła, no, wyszła tyle, że nie wyszła. Zasoby BioWare były mocno ograniczone, co odbiło się na postępach prac nad Morrisonem. Mike Laylow, ówczesny dyrektor Kreatywny Dragon Age opuścił studio pod koniec 2017 po 14 latach pracy w studiu. Wkrótce potem projekt został zawieszony, a duża część zespołu przeniesiona do prac nad Anthem. Gra sieciowa okazała się jednak porażką i nie spełniła oczekiwań ani wydawcy, ani graczy. Więc no było tutaj oczywiście tragicznie i aż dziwię się, że po tej wpadce nikt dobrze nie przemyślał robienia gier, właśnie usług tego typu jak Anthem, gdyż powstała później. Cała masa innych tragedii, ale to ewidentnie, już jak mówiłem, duże korporacje muszą ewidentnie same jak te małe dzieci, po prostu sparzyć się ogniem same, bez ostrzegania po prostu z zewnątrz. Dopóki tego nie zrobią, no to nie nauczą się, jak pewne rzeczy robić, bądź pewnych rzeczy nie robić. W 2018 BioWar wróciło do koncepcji nowego Dragon Age, ale tym razem z myślą o tworzeniu gry jako usługi, która miałaby przyciągać graczeń na dłużej, generować przychody z mikropłatności. Pomysł nie spodobał się części Weteranów Studia. Więc tutaj pod groźbą tego, że niektórzy znów odejdą z firmy, szefowie Bioware zdecydowali się rozwijać grę w bardziej tradycyjnym stylu i w 2019 prace nabrały tempa, a zespół urósł do ponad 100 osób. Gra otrzymała tytuł The Veilguard vale i miała rozgrywać się w nowym regionie świata Dragon Age, czyli Imperium The Winter. Jeszcze wcześniej miała tutaj codename i podtytuł, Dreadwolf, tak? No i oczywiście pandemia się zdarzyła w 2019, co sprawiło, że prace spowolniły, jeżeli chodzi o, właśnie, tempo. No i mieliśmy znowu kolejne trudności z developmentem, mimo to Bajor udało się zaprezentować grę na jej play w 2023 i wy, wy, wykazać, że chcą wydać grę na jesień 2024. Jeżeli tutaj powołując się na Grego McKaya można wierzyć tym słowom, że szef studia BioWare, prace nad The Guard przebiegały w przyjaznej atmosferze, a zespół mógł liczyć na wsparcie wydawcy Electronic Arts, byliśmy w stanie skupić się na tym, co potrafimy najlepiej, kreowaniu wciągających światów w postaci historii. Mówi McKay, gra ma zawierać ulubione elementy serii, jak ważne fabularne wybory, romanse z towarzyszami, dynamiczne dialogi i z tym właśnie bywa różnie, gdyż no, recenzenci tutaj mają um, odmienne zdania a propos y, jakości niektórych właśnie elementów i y, też pierwsze recenzje y, o ile dobrze kojarzy, no to były pod taką trochę y, osłoną kontrowersji, gdyż nie każdy dostawał klucze, więc y, tutaj po, pomawiano jej o to, że Daje klucze tylko osobom, które będą przychylne grze, i faktycznie dużo serwisów dawało tutaj dyszki. Niektórzy się wyłamywali, na przykład PC Gamers z takich większych serwisów dawało 8 na 10. GameSpot 7 na 10, więc tutaj już były pierwsze sygnały, że no nie jest wszystko tak różowo. Też dużo recenzentów już pomijając, oczywiście, tych krzykaczek, którzy gdzieś tam dają 1 na 10, bołogi i tak dalej. Ja w ogóle to odrzucam, jak dla mnie to są kompletne śmieci. Natomiast no, recenzenci, którzy faktycznie podchodzą analitycznie do gier, ale mają też swoje zdanie na temat właśnie. Taki bardziej wyraziste ich typu nie wiem, skill up, który stara się z dużą życzliwością podchodzić do, do, do um, też różnych tytułów, no mówił, że on akurat nie rekomenduje, dlatego, bo to, co było dla niego najważniejsze w serii BioWare, czyli um, właśnie dialogi, kontrast, gdzieś tam konflikty postaci, że wszystko jest tak płytkie, że mu się po prostu nie podoba. I jak dla mnie to był właśnie ten pierwszy, pierwszy um, sygnał, że coś mogło być nie tak. No natomiast y, cały czas mówię, że tutaj trzeba jeszcze sobie wziąć pod uwagę... Jakby to, że nie było żadnych wcześniejszych dostępów, że te recenzje muszą dopiero spłynąć i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli zobaczymy na user score, no to ewidentnie w przypadku OpenCritic tutaj widzimy 20%, w przypadku Metacriticu mamy 3,9%, no ale to jest z kolei review bombing, dlatego, bo oczywiście graczom się nie podoba, że mamy tam kwestie związane z identyfikacją seksualną i tak dalej. Więc też te recenzje będą prawdopodobnie czyszczone ze względu na to, że zostały zamieszczone tak wcześnie, że nie dało się przejść w tyle czasu tej gry. Więc tutaj, no, widzicie, niektóre zerówki, na przykład, są zamieszczone dosłownie kilka godzin po premierze więc wystawianie oceny na podstawie, nie wiem, od czasu premiery parę godzin, no to to kompletnie nie ma sensu, więc tutaj też jakby te recenzje były trochę jakby nieuzasadnione w sensie na, na takiej podstawie, to ciężko wywnioskować, że ktoś faktycznie wystawił dobrą cenę. Z, tutaj wydaje mi się, że chyba jednym z lepszych odnośników jest właśnie chociażby SteamDB i statystyki stąd, no i tutaj widzimy, że po właśnie pojęciu różnych recenzji mamy 74% i to nie jest tragedia, to nie jest 10 na 10, no i właśnie widzę, że tutaj w komentarzu, w komentarzu widzę pierwszy Asura, cześć, mamy świetnie się gra, taka 7 plus na 10, 8, na, 8 minus na 10, no to to jest właśnie dokładnie 75%. Także widzicie, że niektóre serwisy nad to powiedzmy entuzjastycznie do tego podchodziły, ale znowu ta gra nie jest tragedią. Też osoby, które, w których gust ufam mówią, że no gra ma swoje wady, no ale generalnie gra się przyjemnie i niektórym się podoba, niektórym nie fabuła, ale na przykład pod kątem technicznym, patrząc na to, jak Digital Foundry to oceniało, no to jest naprawdę na poziomie tytuł. No i też tutaj zaznaczano, że jednoczesnych graczy w, na Steamie mamy 70 tysięcy, to było w ostatnio, teraz już widzimy, że tych graczy jest 89 tysięcy jednoczesnych, co jak na grę singlową jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. No i też też na podstawie tego, że mamy tutaj ponad, ponad 10 tysięcy sumarycznie, nawet w zasadzie 12 tysięcy recenzji, i właśnie tylu jednoczesnych graczy i mieliśmy 85 tysięcy wyshlist, no to różne tutaj trackery już pokazują wstępne analityki, jeżeli chodzi o sprzedaż, natomiast no, trzeba poczekać tak naprawdę 3 miesiące bo w trakcie trzech miesięcy, pierwszych trzech miesięcy od premiery sprzedaje się ponad 80% gier, 80% liczby sztuk w przypadku. Właśnie gier, więc wtedy będzie można wywnioskować, czy gra faktycznie dobrze, czy źle się sprzedała. Poza tym, po trzech pierwszych miesiącach, no, mamy gdzieś po drodze jeszcze um, prezentację wyników finansowych, do których wtedy firmy muszą się przyznawać, a IA będzie musiała się przyznać, ile właśnie zarobiło na grze, ile się sprzedało. Więc wyrokowania teraz, że gra jest sprzedażowym hitem albo flopem, to jest wróżenie absolutne z fusów więc tutaj no to wszystko rozbije się tak naprawdę znowu o jakąś dziwną wojnę ideologiczną dla mnie bo w pierwszej kolejności trzeba patrzeć na liczby no i tutaj jeżeli pokazuje się że Gra sprzedała się nawet, jeżeli sobie wyliczymy jakąś średnią z tego, tak? Czyli mamy 144 280 według innych estymat 429 według jeszcze innych, no to tam średnia to jest 284 tysiące. 284 tysiące sztuk. To nie jest dużo, bo trzeba jeszcze to odbić, jeżeli chodzi o koszty produkcji. Teraz, ile kosztowała gra, żeby ją wykonać, no to Bauer ma około 320 pracowników. Nie wszyscy pracują przy tym projekcie. Tam mówiło się około 200 pracowników, 200 pracowników, ale nie pracowało non stop przez 10 lat, więc tutaj, żeby wyrównać jakiekolwiek kwestie, właśnie tego, że zespół nie pracował przez cały czas, ale jednocześnie to było dużo dużo czasu no to ogłoszono że tak naprawdę pełne prace nastąpiły jakieś 9 lat temu więc wyliczmy sobie że to mamy 5 lat czyli razy dwa 12... no mówię no coś mi kurczę nie działa teraz robi się jakaś straszna tragedia jeżeli chodzi o funkcjonowanie funkcjonowanie kompanii, nie wiem co co to się wyprawia ale mamy 60 60 miesięcy razy 200 osób czyli mamy Tutaj 12 tysięcy osobomiesięcy e, razy, e, razy 15 tysięcy dolarów, bo tyle mniej więcej kosztuje deweloper w Stanach. No to e, tutaj wyliczmy to sobie szybko, że mamy 180 milionów. 180 milionów plus jeszcze trzeba do tego dołożyć około połowy z tego na marketing czyli mamy 270, 270 milionów dolarów to nie jest tanio i jak widzicie jeszcze trochę musi tutaj Bioware zarobić żeby odbić sobie te koszty natomiast tak jak mówię mamy premiery dopiero od paru dni nie ma co wyrok wyrokować teraz po pięciu dniach, czy gra jest hitem, czy nie. E, czytałem plotki, że 250 milionów. Ja nie przeczę, jest to prawdopodobne, jeżeli uwzględnić koszty marketingu, żeby to było 250 milionów. To jest tak zwany napkin math, to nie jest, nie wiadomo jak bardzo e, wartościowe wyliczenie, bo e, tak jak mówię, nie wszyscy deweloperzy pracują przez cały czas. E, tutaj e, to było bardzo rozciągnięte. W czasie część kosztów było pochłonięte jako koszt produkcyjny, tam studia w rozliczeniu, więc na przykład e, Bauer w danym roku za, w, wliczyły sobie to w koszty, w podatki i tak dalej, więc to też nie jest realny, faktyczny koszt całej gry. Cześć Malina, cześć, a cześć Patryk, cześć Asura. Więc mamy kwestię tego, że no na razie po pięciu dniach nie ma co wyrokować. Jest dużo do odbicia, bo jeżeli mamy 270 270 milionów do do odkucia, no to jeżeli to podzielimy przez efektywny koszt samej gry, no to potrzebujemy prawie 6,5 miliona sztuk sprzedanych. No i to już samo w sobie pokazuje, że no na razie. Po pierwsze, po pięciu dniach nie ma co wyrokować. Dynamika sprzedaży jest całkiem solidna. Więc zobaczymy po trzech miesiącach dopiero, czy faktycznie do jest jestem sukcesem, czy nie. Więc tutaj nie ma co się, nie ma co się nastawiać, nie ma co bawić się w jakieś wojenki kulturowe, tylko po prostu łaskawie poczekać chwilę i zobaczyć, jak faktycznie ta sprzedaż się kształtuje. Jak dla mnie. Jak dla mnie, no to właśnie te całe review bombing są absolutnie bez sensu. Czas pokaże i rynek pokaże, jak tutaj gra będzie dobrze performowała. No bo właśnie, jeżeli. Chodzi o oceny, no to te pierwsze faktycznie zostały zweryfikowane na no zasadzie, że były zbyt entuzjastyczne. Większość jednak użytkowników tutaj ocenia to między 7 a 8 na 10, nie 10 na 10, więc no tutaj mamy to, ale jednocześnie no gra nie jest kompletnym bagnem, jakby niektórzy chcieli, żeby była, więc i tak samo zwiastują słabą sprzedaż, no nie 200 tysięcy sztuk. Według różnych tam wyliczeń, czy 280 tysięcy, no to w 5 dni niezłym wynikiem. Ale żeby wyrokować tak naprawdę ostatecznie, to trzeba poczekać jeszcze dobrych parę tygodni. Dopiero wtedy, dopiero wtedy się dowiemy, ile gra zarobiła. No, jeżeli na przykład gra odbiła swoje koszty wcześniej, odbije swoje koszty wcześniej, na pewno i jej się tym pochwali. Tak więc zobaczymy, bo często firmy omawiają jakieś tam majstony sprzedażowe i wtedy będziemy dopiero widzieć, jak to faktycznie wygląda. No to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o tutaj kwestię Dragon Age'a. Możemy iść dalej. Ostateczna specyfikacja PlayStation 5 Pro już została opublikowana i w sieci pojawiła się kompletna lista specyfikacji. Czyli dalej mamy potwierdzony ośmiorodzeniowy procesor z Zen 2. Tutaj, ps 5 Pro, no to mamy ośmiorodzeniowy 16-wątkowy AMD Ryzen Zen 2. Czyli ten wzrost tam procesora faktycznie jest minimalny. Następnie mamy układ RD na o mocy 16,7 teraflopa, czyli mamy te powiedzmy 60% wzrostu wydajności, ale nie te 30 teraflopów, które były gdzieś tam zapowiadane wcześniej. Poza tym, teraflopy to są, to jest tak naprawdę takie straszne w To jest teoretyczna wartość która nic nie mówi tak naprawdę w praktyce na pokładzie znajduje się 16 giga pamięci ram gddr6 i tutaj no tutaj jest podzielona państw z procesorem z czego 2 giga najprawdopodobniej jest tylko i wyłącznie pod system chociaż tutaj a właśnie bo tutaj mamy dwa rodzaje pamięci to mi właśnie umknęło mamy gddr 6 16 GB to jest pod GPU, i te 2 GB DDR5 to jest właśnie pod system. E, także e, tak to wygląda, 2TB dysk twardy, tam e, kwestie tam poboru mocy to są już mniej e, istotne, no i właśnie e, cały czas mamy tą zapowiedź, że tam 45% e, bardziej wydajny rendering, cokolwiek by to miało znaczyć, to też mnie bardzo bawi. Wciąż e, premiera e, Playaka 5, no to jest wyznaczone na 7 listopada, więc już e, lada dzień, Zobaczymy, jak faktycznie będzie to funkcjonowało. Według pierwszych testów, który, bo już niektóre egzemplarze dotarły do dziennikarzy, do różnych tam specjalistów, i tak dalej, PlayStation 5 Pro ma specjalny upscaler dla starszych tytułów, by automatycznie poprawić jakość obrazu. I niektórzy już oczywiście przetestowali to na Bloodborne, i jest zauważalne, zauważalna poprawa jakości, nie jest jakaś drastyczna, ale można ją gołym okiem zauważyć. Więc jestem ciekaw, ile tych tytułów faktycznie będzie wspieranych przez ten upscaler, powiedzmy, ale stawiam, że jeżeli gra tam miała dynamiczną rozdzielczość, na przykład, bo. Ona oparta o to, czy klatkaż jest utrzymywany, czy nie. No to teraz, z racji tego, że PlayStation 5 Pro będzie mocniejsza i będzie w stanie dłużej, wyżej utrzymać jakby stabilne klatki, tym samym gra po prostu będzie wyglądała ładniej, bo dynamiczna rozdzielczość przestanie być włączana po prostu, żeby, żeby utrzymać klatkaż. Więc ta poprawa obrazu jakości obrazu będzie gdzieś tam zauważalna. Też wykazano, że konsola ma mieć ułatwiony dostęp do baterii dla płyty głównej, by przyspieszyć zwiększyć bezpieczeństwo serwisowania, bo to był problem z PS4, gdzie bardzo stare egzemplarze miały problem z właśnie wewnętrznym zegarem, dlatego, bo jak każde komp, tak samo i PlayStation ma w środku taką baterykę i ona przeważnie jest taka, taką bateryką jak od zegarków, czyli tam CR tam 20-32, coś takiego. No, i jeżeli ona się wyczerpie, no to wtedy jest tam, niezutrzymywana tam stała pamięć, która jest tam w Biosie i ona ma zaszyty klucz, który często jest potrzebny do weryfikacji pewnych sygnałów i też do utrzymania chociażby zegara wewnętrznego konsoli. No i był problem właśnie z PS4-kami, że ta bateria gdzieś tam się dała i serwisowanie tego było bardziej kłopotliwe, teraz ma być łatwiejsze ze względu na konstrukcję konsoli, także. Spoko. To są jakieś tam drobne, ale też dobre informacje. Praktyka pokaże, czy faktycznie to ten prosiak ma sens, zwłaszcza, że sprzedaż ponad nie jest jakaś taka zachwycająca. Także zobaczymy, co tutaj się będzie jeszcze odpierdzielało. Cześć Skubi, cześć Aquatofana Rzućmy okiem na pytania. Tak, akatofany, ja bym chciała znowu mieć 13 lat, zero problemów w życiu i pokazać, że gry są woke, a nie robota od rana. Ha, no właśnie. E, to tak, Good Times. E, Skubiu, właśnie ostatnio to wyszło, że 2 giga ekstra pod system, czyli dosyć istotna zmiana względem PS5. Tak to się zgadza. E, wcześniej się tym chyba za bardzo nie chwalili. Faktycznie nie wychodziło to na różnych specyfikacjach. Dobra, jedźmy dalej. E, Unity ponoć wymusza na dewach pół miliona dolarów rocznie. Według doniesień studia Facepunch znane z takiej gier jak Garry's Mod i Rust zostało zmuszone przez e, firmę zajmującą się silnikami DGR do, do wydawania minimum pół miliona dolarów rocznie za jej usługi. Informację te podał Gary Newman, e, twórca właśnie i założyciel studia, e, za pośrednictwem swojego prywatnego konta na Twitterze. Biorąc pod uwagę, że Facepunch Studios ma na koncie tylko dwie udane gry, e, no to wiadomo, bo o co chodzi z racji tego, że Gary's Mod jest na silniku Source, a Valve za, nie pobiera za to opłat, bo pobiera to w ramach w ramach właśnie no, trzymania gry na Steamie, więc tutaj nie jest to kwestia Valve, tylko właśnie Unity, więc teraz skąd to wszystko, skąd to wszystko się wzięło? No bo Unity miało swego czasu tą politykę per instalacja, która została wycofana, no bo ludzie po prostu zaczęli się wycofywać, wycofywać ze współpracy właśnie z Unity i Unity za to przeprosiło. Pod przytłaczającą falą krytyki, cały pomysł został ostatecznie porzucony dopiero w tym roku. Mimo to, reputacja Unity spadła do rekordowo niskiego poziomu. Wiele deweloperów z niechęcią podchodzi do tego silnika. Więc skąd się wzięło te 500 tysięcy? Otóż, trzeba trochę poczytać warunki umowy działania silnika. Tak jak Unreal, tak samo jak Unity, po przekroczeniu pewnego progu dochodów. Dla ca... Nie tyle dla całego studia, co dla określonego projektu. Właśnie ma taki zapis, że jeżeli przekroczy się duży, odpowiednio duży próg zarobków, to trzeba po prostu oddawać revenue share. No bo Unity, Unity sobie liczy tam 2000, mniej więcej 2000 dolarów, 2000 dolarów rocznie. Za jedną licencję, właśnie Pro dla Unity, co też trzeba dopiero płacić, kiedy przebije się tam pułap kilkuset tysięcy dolarów przychodu z danego projektu. Natomiast w momencie, kiedy czy też całościowo jako firmy. W momencie, kiedy przekroczy się z kolei pułap liczony raczej w milionach, no to w tym momencie, w tym momencie deweloper zobowiązuje się oddawać jakiś tam mały procent. I to jest coś z rzędu właśnie 1,5, 2, 2,5 już zapomniałem jakie to były dokładnie liczby, ale no w momencie, kiedy przekroczy się po prostu pewien pułap zarobkowy, no to trzeba Unity Oddać odpowiednią ilość kasy. I dla Unreal działa to zupełnie tak samo. No z czegoś te silniki muszą się utrzymywać, więc tutaj te opłaty są normalne i tak zawsze było. Dzięki temu, właśnie, deweloper, żeby mieć silnik komercyjny, nie musi płacić setek tysięcy dolarów, a tak kiedyś silniki kosztowały. Ja cały czas, ja rozumiem tutaj to, że te pieniądze, po prostu płacenie tych pieniędzy boli. Poza tym, jeżeli to jest właśnie te 500 tysięcy, a to jest procent, jakiś tam 1, 2, 2,5% od przychodów firmy, no to umówmy się, jeden pro, jeżeli musielibyście raz na rok oddawać 1% E, swojego przychodu zamiast za to, że macie wygodne narzędzia e, i macie wszystko dostarczane, macie wsparcie i tak dalej, to nie jest to aż tak dużo e, względem tego, że kiedyś na przykład za Unreal trzeba było płacić setki tysięcy dolarów za Game Gamebryo, czyli e, podstawę, bo o ile dobrze pamiętam, ja widziałem kiedyś, e, miałem przyjemność... E, czy też nieprzyjemność mieć kontakt z silnikiem Gamebryo w 2010, to wtedy szef mi pokazywał na, na płytce, że to był po prostu no, program na płytce, i pokazują, widzisz, ta płytka jest warta 100 tysięcy dolarów. No to słuchajcie, 100 tysięcy dolarów od razu dla małego studia to jest pułap nie do przebicia no, gdyby, tak, gdyby tak kosztowały silniki aktualnie to byśmy nie mieli 14 tysięcy gier na Steamie tylko 2000 gier na Steamie znaczy co, co roku przerostu bo nie każdego byłoby stać właśnie na zainwestowanie takich pieniędzy w takim razie, no skoro mamy silniki niemalże za darmo albo za opłatę, za opłatę subskrypcyjną, która nie jest jakaś szczególnie wy, wygórowana, i jeżeli przekroczymy ileś milionów dolarów tak naprawdę przychodu, no to musimy odpalić z tego 1-2% no bez przesady. Nie róbmy z tego wielkiej dramy, a mam wrażenie, że tutaj właśnie. Twórca Garry's Mod chce zdecydowanie tą dramę rozpędzić, nie wiem po co szczerze powiedziawszy. Dlaczego tak mało gier jest na Linuxa? No to jeden z powodów właśnie podawało ostatnio jej w kontekście Apex Legends. Jej twierdzi, że Linux jest ścieżką dla wpływowych exploitów i cheatów w grach. Firma zdecydowała się zablokować dostęp do gry Apex Legends na systemie Linux, w tym na Steam Decku. Według jej, Linux jest atrakcyjnym systemem dla oszust ze względu na swoją otwartość, a wykrywanie cheatów na Linuxie udającym Windowsa jest ba bardzo trudne, i to jest technicznie rzecz biorąc fakt. Respon Entertainment, studio odpowiedzialne za Apex Legends, nie jest pierwszym deweloperem narzekającym na Linuxa w kontekście cheatów. Riot Games również wspominał o trudnościach w zabezpieczeniu gier na Linuxie przy okazji systemu Vanguard dla League of Legends. Decyzja EA oznacza, że użytkownicy Steam Decka nie będą mogli grać w Apex Legends, chyba, że zainstalują Windowsa na swoim urządzeniu. To smutna wiadomość dla fanów gry zdecydowanie i posiadaczy handheldu, no bo w sumie ich OS całkiem solidnie działa i ja nie, nie widzę powodu, żeby go zmieniać akurat, chyba, żeby mi zale zależało na graniu na Steam Decku w Apexa. To jest akurat może są pasjonaci, nie wiem, ja nie widzę sensu, ale okej. Okay. W każdym razie. No tutaj widać, że cały czas mamy te cheatowanie w grach multiplayer, to jest duże wyzwanie i ciężko jest zwalczać na platformach właśnie pokroju Linuxa i faktycznie tak jest. W momencie, kiedy mamy właśnie łatwy dostęp do kernela, łatwy dostęp do tego, jak funkcjonuje system, no to możemy dużo rzeczy, po dużo rzeczy umiejętnie się podszywać i tym samym wprowadzać różne czyty do funkcjonowania gry. Co może być utrudnione do wykrycia dla twórców. No i właśnie nawet w tym kontekście, idąc dalej, właśnie Valve zaktualizowało portal dla deweloperów Steam, prosząc ich o ujawnienie, czy ich gra używa technologii anti-cheat, tak jak Punkbuster, gdyż tutaj jeżeli w przypadku anti-cheatów mamy działanie w trybie jądra, czyli ten kernel mode, no to tutaj mamy absolutny obowiązek, żeby to ujawniać. I zmiana stanowiska e, Valve odnośnie anti-cheatów, E, zwłaszcza na poziomie kernela, e, tutaj następuje po latach dyskusji pomiędzy graczami a deweloperami, ponieważ e, dostęp do jądra systemu daje bardzo dużo uprawnienia, i gracze muszą mocno ufać deweloperom. Ewentualne błędy w zabezpieczeniach chętnych mogłyby, mogłyby mieć katastrofalne e, skutki dla całego e, komputera, użytkownika, jego bezpieczeństwa itd. Tak z drugiej strony, deweloperzy używający anti-cheatów poziomu jądra, właśnie twardo e, obstają przy e, swoim, argumentując, że w niektórych grach są niezbędne, by zapobiec zapo masowym oszustwom, które mogłyby zdemolować ekosystem gry wielosobowej. Obie strony mają swoje racje i tutaj, no cóż, mamy to w wzajemne, wzajemną tą frustrację właśnie całą sytuacją. Najlepiej by było jakby po prostu ludzie cheatów nie robili. Valve chce, by deweloperzy byli transparentni względem gracza odnośnie swoich narzędzi. Nowe wytyczne są retroaktywne, dotyczą też gier, które są już dostępne na Steamie. Firma kontaktuje się z deweloperami takich gier, ujawnienie metod anti-cheat będzie też częścią przyszłych procesów recenzowania gier przed premierem na Steam. Czemu więc takie zamieszanie, no to właśnie. Skoro mamy tą, ten program na poziomie karnela, no to mamy tą pełną kontrolę nad komputerem i wgląd we wszystko, co się tam dzieje, i to pozwala ucinać wiele programów do cheatów na bardzo wczesnym etapie, ale no jest ryzykiem bezpieczeństwa, więc tutaj trzeba zrozumieć potrzebę obu stron. No i raczej to jest nie do pogodzenia moim zdaniem. I idźmy dalej. Call of Duty. Odpowiadało za 19% ruchu jednego z dostawców internetu w Stanach. Mieliśmy tutaj aż 19% ruchu generowanych przez klientów Comcast. To jest jedno z popularniejszych z popularniejszych dostawców w internetu w Stanach. Zasługa to nie tylko ogromnej popularności marki Call of Duty, ale też olbrzymiego rozmiaru w gry. Pełna instalacja Black Ops 6 może zająć ponad 100 giga na dysku w zależności od platformy, a nawet 300, jeżeli zainstaluje też zawartość z poprzednich osłon, tak jak tryb Battle Royale Warzone. Gracze intensywnie obciążyli swoje limity danych Comcast stosuje miesięczny pułap 1,2 TB w wielu Stanach. Mimo to Black Ops 6 to wyjątkowo udana odsłona serii i finansowo, i tutaj, jeżeli chodzi o cenę, w końcu zrobili dobrego singla. Jest 60% wzrost sprzedaży rok do roku, jeżeli chodzi o właśnie PlayStation i z tym w przypadku serii Call of Duty. No, Microsoft tutaj naprawdę trafiło całkiem solidnie. Call of Duty bije wszelkie rekordy i podbiło bardzo mocno subskrypcję. Także no, to absolutnie nie dziwi, czyli dostarczono po prostu solidny tytuł. Alan Wake 2 prawie się zwrócił. Czajcie po takim czasie dalej gra się dosłownie jeszcze nie zwróciła, mimo że jest tak wysoko oceniana. To jest masakra. Firma Remedy Entertainment poinformowała, że koszty produkcji i marketingu gry Alan Wake 2 zostały w większości odzyskane po około rok po premierze. No i ludzie mówią z jednej strony, że Alan Wake jest tutaj fantastyczną grą i z wielkim hitem, itd. Psioczą na powiedzmy tego nowego Dragon Age'a, a tutaj gra jeszcze po roku od premiery nie odzyskała swoich kosztów, także no naprawdę jeżeli ktoś rzuca bardzo agresywnymi hasłami w jedną albo w drugą stronę to znaczy, że nie czyta danych i... Tutaj przychody studia w trzecim kwartale 2024 wzrosły o 128% do prawie 18 milionów euro. Remedy przygotowuje się do samodzielnego wydawania gier, rozwijając franczyzy Control i Alan Wake oraz współpracując z Annapurna Pictures. Trwają prace nad kontynuacją Control, remake'iem Maxa Payna 1 i 2 oraz wieloosobową grą osadzoną w uniwersum Control. Firebreak, o ile dobrze pamiętam. Umowa z Tencentem wzmocni pozycję studia i daje większą kontrolę nad komercjalizacją projektów. I, no, właśnie tutaj to jest kolejny dowód na to, że twierdzenie dobra gra sama się sprzeda jest bzdurą. Dlatego, bo Trzeba grę najpierw zrobić dobrą faktycznie, później dobrze ją zmarketingować, a potem wydać w odpowiednim czasie i miejscu. A że Alan Wake na samym początku nie był dostępny na Steamie, no to mamy co mamy, i nie był jeszcze dostępny na w wersji pudełkowej, co też na pewno nie przyczyniło się do wysokiej sprzedaży. Kolejno e, Ubisoft obiecuje wyciągnąć wnioski. E, zapewniają, że nadchodzące Assassin's Creed Shadows nie zostanie ponownie opóźnione. Gra ma być ukończona na czas i zadebiutować zgodnie z planem. Studio twierdzi, że wyciągnęły wnioski z poprzednich problemów z opóźnieniami. Dołożyło wszelkich starań, by dotrzymać nowego terminu Premiery Assassin's Creed Shadows ma wprowadzić serię w nową erę, oferując graczom świeże doświadczenie w ramach popularnej franczyzy. No zobaczymy. Zobaczymy, bo korporacje, które tak deklarują, przeważnie jednak e, to, co mówią, a co robią, to są dwie różne rzeczy. E, natomiast na pewno, kto nie wyciąga wniosków? Sony. E, odświeżona wersja Horizon Zero Dawn na PC spotkała się z mieszanymi opiniami graczy na platformie Steam. Głównym powodem jest niezadowolenie przez nowy wymóg połączenia z kątem PlayStation Network, nawet dla trybu jednoosobowego, czego, znaczy, jest tak, ja wiem dlaczego tak jest, w sensie analityka analityka, jeszcze raz analityka, zbieranie danego o graczach, zbieranie zachowań i tak dalej. Nie chce im się po prostu też tworzyć innego systemu, chce mieć to wszystko skupione w jednym miejscu. Natomiast jeżeli gracze tego nie chcą i na to psioczą, to też nie jest tak duży koszt, żeby zrobić to troszeczkę inaczej, dołożyć sobie jeden dodatkowy serwis na AWS, a potem połączyć sobie te dane bez udziału gracza. Natomiast no to jest dla mnie, jeżeli chodzi o tryb jednoosobowy, to jest kompletnie bez sensu. Gracze skarżą się e, także na występujące błędy techniczne, usterki, apelując do twórców o stosowne poprawki. Oceny Remasteru są e, podzielone, a społeczność liczy na reakcję Studia Guerrilla Games i usprawnienie portu. Kolejno e, został powołany nowy dyrektor operacyjny, czyli tzw. COO. I tutaj mianowano na to stanowisko Alexa Bluma. Informacja tutaj właśnie na Dash została zamieszczona. Kolejno. Final Fantasy będzie bardziej multiplatformowe. Naoki Yoshida, producent serii Final Fantasy, zapowiedział, że Square Enix planuje w przyszłości wydawać swoje gry jednocześnie na różnych platformach, w tym konsolach Xbox. Podkreślił chęć dotarcia do szerokiego, szerokiego grona odbiorców. Final Fantasy 16 ma trafić na Xbox Series X XS w tym samym czasie co na e, PlayStation 5. Nie, 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 czekajcie, bo tutaj. E, aha że chciałby żeby tak było wydane sorry no ale w każdym razie 16 wyjdzie w końcu na e, Xboxa również e, i Tutaj jeszcze właśnie ta jedna rzecz, bo pamiętajcie, że Square Enix, jak mało kto, jest non-stop niezadowolony ze sprzedaży swoich gier, ale też zazwyczaj jest bardzo mocno związany z PlayStation, czasami wydaje swoje gry na PC, ale rzadko kiedy na Xboxie. Natomiast od tego roku zdecydowanie, czy chyba już od poprzedniego, zapowiadają i powoli właśnie zmieniają politykę tak, żeby jednak te gry wydawać wszędzie no, to jest mimo wszystko słuszny ruch oni nie są first party deweloperem a widać umowy za które powiedzmy PlayStation tam daje kasę są za mało opłacalne dla nich więc no cóż biznes jest biznes no i jeszcze mamy dowód na to że no Doom pójdzie na wszystkim między innymi na budzik Klasyczna strzelanka Doom została uruchomiona na budziku Nintendo Alarmo. Programista o pseudonimie Gary O. Other zaprezentował nagranie, na którym widać grę... O! Pardon. Na której widać grę działającą na miniaturowym ekranie zegarka. Do sterowania wykorzystano pokrętło i przyciski alarmo. Chociaż rozgrywka nie jest płynna, to samo uruchomienie Duma na tym gadżecie stanowi no, niezłą ciekawostkę. Już Dum był uruchamiany na kosiarce, na lodówce, więc czemu nie na budziku? Tak. Beta Monster Hunter Wilds odniosła duży sukces na Steamie. Osiągając szczyt ponad 460 tysięcy jednoczesnych graczy, już teraz chyba te statystyki nawet są wyższe. Jako gra usługi na żywo z regularnymi aktualizacjami, DLC Capcom jest zmotywowany do utrzymania stałego zainteresowania graczy. I oczekuje się, że Mosta Hunter Wilds, jako pierwszy tytuł stworzony specjalnie na obecną generację konsol, zapewni wyższy standard wydajności i ambitniejszy projekt. No i trzeba przyznać, że faktycznie. To są takie naprawdę solidne liczby. Helldivers 2 miało takie e, po premierze, a tutaj mamy betę. Tak więc e, trzeba przyznać, że to są bardzo e, obiecujące statystyki i Capcom, e, e, no i oczywiście tutaj też zbiera całkiem solidne recenzje, jeżeli chodzi o grę. Oczywiście tam narzekają ludzie na problemy techniczne, ale to jest cały czas, mówię, beta. Jest duża szansa, że to będzie faktycznie. E, konkretny hitor ehm, Idąc dalej, Fasmofobia osiągnęła kamień milowy 20 milionów sprzedanych kopii na wszystkich platformach. Ehm, tutaj, e, jeżeli chodzi o m, sam tytuł od Kinetic Games, no to zadebiutował na konsolach w ubiegłym tygodniu, sprzedając 250 tysięcy egzemplarzy na Playaka, e, łącznie z VR-em i Xboxa w dwóch wersjach. Więc, do no, całkiem solidne Solidny wynik, jak na taką dość niszową gierkę. Następnie, Baldur's Gate 3 przekroczyło 50 milionów pobranych modów. Widać, że ludzie lubią się bawić tą grą. Jak stworzy się odpowiednią społeczność, no to ma to, to określony efekt. Te mody są różne: od zmiany wyglądu przez możliwość, właśnie, edycji całego systemu gry. Tak więc ludzie lubią się bawić tą grą, i to jest. Też fajne, moim zdaniem, i bez odpowiedniego, oczywiście, przygotowania, ale też zaufania względem graczy, no to czegoś takiego by nie było. Także widać, że Larian Way tutaj działa. Jeżeli chodzi o Robloxa, wzrosły przychody tej firmy o 29%. W końcu, w takim razie, będzie ich stać na to, żeby. Cóż, eradykować serwerów PDF-ów mam nadzieję, a liczba aktywnych użytkowników dziennie osiągnęła 88,9 miliona. Firma odnotowała znaczny wzrost tutaj rezerw kapitałowych dzięki niezwykle wysokiemu wzrostowi. Ciekawe, czy te dane znowu były sfejkowane jak te z ostatnich raportów. Patrząc w przyszłość, firma przewiduje przychody w wysokości od 935 do 960 milionów dolarów. I kapitał zapasowy na poziomie ponad miliarda. Także, czy też te rezerwacje, tak? No, mam nadzieję tylko, że właśnie skoro Robloxowi tak dobrze się dzieje, to w końcu wezmą się za poważniejsze problemy, jeżeli chodzi o ich system. A propos poważnych problemów, meta opublikowała wyniki za trzeci kwartał odnosząc straty wysokości, Prawie 4,5 miliarda dolarów w dziale AR i VR. To trzecia zgłoszona strata w tym roku. W tym segmencie po stracie 3,8 w pierwszym kwartale i 4,5 w drugim. Meta spodziewa się, że straty operacyjne Reality Labs w 2024 znacząco wzrosną rok do roku z powodu ciągłych wysiłków związanych z rozwojem produktów, inwestycji w dalsze skalowanie technologii. No, zdecydowanie liczby nie stoją po stronie MetaQuesta. To jest fajna zabawka, ale ewidentnie ym, to, co próbują osiągnąć w mecie, no, nie sprawdza się chyba. Albo po prostu yy, nie zależy im jeszcze na razie na zarabianiu tyle, że no cóż, stać ich na eksperymentowanie. Zobaczymy, jaki to ostatecznie będzie miał sens. Moi drodzy, bardzo dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za wspieranie, za lajki, suby, komentarze. Również bardzo dziękuję osobom, które wspierają bardziej monetarnie tutaj moją działalność. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne. Wielkie dzięki, miłego poniedziałku, miłego tygodnia. Do zobaczenia w czwartek lub w piątek, jeszcze zostanie to odpowiednio wcześniej zapowiedziane. Po drodze będą wrzucane kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć.